Cześć, witam was ponownie. Dzisiaj będziemy robili pyszną surówkę, ale ona będzie sparzona gorącą zalewą, więc można by to przypisać bardziej do sałatki, chociaż nie do końca, ale to zostawiam sobie na później. Pomyślę o tym, do czego to przypisać, jak to nazwać, czy surówką, czy sałatką. Nieważne, ważne, żeby było smaczne, żeby było pyszne i delikatnie chrupiące. A więc zaczynamy od zalewy. Do garka wlewam pół litra wody. Wrzucam kilka ziaren pieprzu. Ja mam pieprz kolorowy, możemy dać zwykły, czarny. Dorzucam płaską łyżkę soli, to jest sól kamienna, taka jak do przetworów. 100 gramów cukru. 100 ml oleju roślinnego i 100 ml 10% octu. I delikatnie to zagotowuję. Do tej surówko-sałatki będziemy potrzebować pół główki kapusty. To jest kamienna głowa, ta jesienna teraz. Jeden sałatkowy ogórek, taki nieduży. Dwie czerwone papryki. Koniecznie czerwone, ponieważ czerwone są bardzo słodkie. Jedna średnia cebula. Dwie duże marchewki. I trzy ząbki czosnku. I z tego stworzymy pyszny, jesienny dodatek do każdego obiadu, bo wiemy, że obiad bez takiego dodatku, bez takiej sałatki czy bez surówki, to nie smakuje. Musi być coś takiego, a to będzie lekko słodkawe, lekko kwaśne, lekko pikantne i bardzo aromatyczne. A więc zaczynamy kroić kapustę. Jak mamy szatkownicę, to oczywiście szatkujemy. Pamiętajmy, że kapusty nie gnieciemy, nie zmiękczamy jej teraz. Ona zmięknie sama, tak jak powinna zmięknąć. Wkroję cebulę. Cebulę kroję w piórka. Teraz wkroję paprykę. Paprykę kroimy najcieniej, jak potrafimy. Kroję ogórka. Tylko jego najpierw musimy wydrążyć. Robimy to po prostu łyżeczką. I również kroimy go lekko pod skosem. Marchewkę ścieramy na grubych oczkach tarki. Jeszcze czosnek. Musimy go pokroić. Siekamy dość drobno. Delikatnie wszystko przemieszam. Siena rozwalało. I teraz należy zalać wrzącą zalewą. Jeżeli byśmy się nie wyrobili z krojeniem i zalewa przestygnie, należy ją po prostu podgrzać.
przyciskamy talerzykiem. W ten sposób. Stawiam teraz na minimum 2 godziny, żeby kapusta po prostu trochę zmiękła. Ona będzie delikatnie chrupała i będzie bardzo pyszna. A więc do zobaczenia za jakieś 2 godziny. A najlepiej będzie nam smakowało, jak zostawimy to po prostu na całą noc. No i po 2 godzinach sałatka wygląda obłędnie. Ona jest już gotowa do spożycia. Ale pamiętajmy, czym ona dłużej postoi, tym ona będzie smaczniejsza. Ona może w lodówce stać nawet tydzień czasu, ale u mnie nigdy tyle się nie doczekała. A więc teraz spróbuję troszeczkę, z powrotem przykryję, docisnę i po prostu odstawię. I pamiętajmy o talerzyku, jest bardzo ważny. Ona musi być przyciśnięta. Jak ona pięknie pachnie czosnkiem. I traktuję to jak zwykłą sałatkę w słoikach, tylko że ona jest w misce i bez słoika. Jak ona smakowicie wygląda. Jest... Po prostu pyszna. Wow. Jest kwaskowa, jest słodka. Czuć czosnek. Kapusta lekko chrupie. Właśnie o to chodzi. Do tej surówki obiad jest niepotrzebny. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. I róbcie sobie takie jesienne sałatki. Są pyszne. Wow.